Dobra, powiem wam trochę prawdy, bo czuję moralny obowiązek do tego, żeby mówić prawdę, z tego względu, że trochę za dużo wiem, żeby trzymać to sam dla siebie, więc muszę powiedzieć to, co wiem, to, co myślę i to, co uważam, a to, co sobie z tym zrobicie, to już wasza sprawa. Niestety moja też, w sumie wszystkich sprawa, bo to jest wspólna sprawa światowa, że tak powiem. Wiem, że nie macie czasu na słuchanie pierdół. Ale to, co chcę powiedzieć, to jest w sumie najważniejsza wiedza numer jeden, która powinna być omawiana, bo to jest coś, od czego zależy nasza przyszłość. Twoja, moja, wszystkich. Widzicie, sprawa na tym polega, że żyjemy na jednej planecie, którą dzielimy wspólnie. Jak nie będziemy szanować tej planety, no to wszystkich nas szlak trafi, wszystkich. A my dalej żyjemy w iluzji, że każdy dla siebie robi, każdy sobie rzepkę skrobie i takie tam. I że trzeba się koncentrować tylko na sobie, co cię inni obchodzą. A to jest przestarzałe myślenie, powinno być już nieaktualne, bo to jest niezgodne z prawdą. Niestety, prawda jest taka, że żyjemy wspólnie i jako kolektyw wspólnie tworzymy sobie przyszłość na tej planecie. Nie mówię tylko o tym kraju, bo ten kraj to jest. Kraje to są iluzja. Żyjemy na jednej wielkiej planecie. Nie ma co się czepiać się do jakiegoś kraju jednego. Tylko myśleć globalnie trzeba, bo wszyscy ludzie mają podobne potrzeby, są podobni tak naprawdę i nie ma się tutaj, nie ma się co dzielić tutaj na jakieś podgrupy, kraje i inne drużyny i takie, chyba że dla zabawy, żeby sobie pograć w piłkę, to sobie możecie sobie podziały robić, żeby się postymulować trochę. I teraz musimy, nie mamy wyboru jako ludzkość, musimy wręcz zmienić całkowicie nastawienie. Jak nie, to wszystkich strzeli. Nie chcę mówić co, bo nie chcę przeklinać. Chciałbym tutaj podkreślić, jakie nastawienie trzeba zmienić. W kierunku czego? Co trzeba zmienić przede wszystkim? Mówiliście, w dzisiejszych czasach, to tak w dzisiejszych, w ogóle cały czas od początku tej chorej cywilizacji promowane są idee, które są szkodliwe, bardzo szkodliwe, dlatego dążymy cały czas w złym kierunku przez te właśnie szkodliwe idee, które mamy w głowie. No i pogrążamy się jako ludzkość. Musimy zmienić całkowicie kierunek. Nie możemy się koncentrować na sobie tylko. To jest przede wszystkim po pierwsze najważniejsze, to jest nie koncentrować się tylko na sobie. Nie można być egoistą typowym, bo egoizm niszczy ten świat. A jak wiemy, mamy wielu egoistów na świecie i egoistycznych podejść, które powinniśmy tak naprawdę tłamsić i promować te pozytywne, te mądre, tak nazwijmy, no, czyli pozytywne. Pozytywne jest to, co jest zgodne z prawdą, z mądrością, z tym, co jest, to, co się zgadza i to, co ma przyszłość. Bo myślenie obecne ludzi nie ma w ogóle przyszłości. Mamy pełno dowodów na to, że zmierzamy w totalnie złym kierunku. Rozmnażamy się. Ogólnie nie możemy się rozmnażać bez końca, robiąc to, co robimy. No bo wiadomo, że wyczerpujemy tą planetę, niszczymy ją, a na niej polegamy, nie? Więc mamy wspólny problem. Jako ludzkość, nieważne z jakiego kraju pochodzisz,
wszyscy mamy te same problemy, mamy jakby wspólnego wroga. System, który nas uwięził, innymi słowy, zmanipulował naszą percepcję, nasze myślenie. Myślimy, że nasze myślenie jest nasze, a tak naprawdę jesteśmy zaprogramowani jak robociki. Funkcjonujemy według paradygmatów. Które się kopiują jeszcze, co najgorsze, bo jeden od drugiego odgapia głupie zachowania. Tak jak tutaj na przykład w okolicy tej, co siedzę, jest pełno pijaków dookoła. Jeden od drugiego naśladuje i się staje pijakiem. A jak masz przepity mózg, to już nic nie zrobisz w sumie, to już jesteś na złej drodze skasowany, jesteś stracony już w sumie. Nie widzę ratunku tutaj. Jesteś zniszczony. Ogólnie zmierzam do tego, że nie można się koncentrować tylko na sobie. Nie można się koncentrować tylko na zarabianiu pieniędzy. To już powinno być przestarzałe w ogóle. Zarabianie pieniędzy powinno być już przestarzałą ideą, bo prowadzi do dalszej degradacji planety. Rozwiązania na problemy świata przedstawiłem w filmiku, jak rozwiązać problemy świata. Nie będę teraz tutaj się rozdrabniał na ten temat. I na tym powinniśmy się koncentrować, właśnie na tych rozwiązaniach, które omawiałem. Niestety, wiadomo, no nie będę miał oglądalności dużej, bo ludzie patrzą na prezencję, na to, że czy filmik jest ładnie zrobiony, przystępnie, wygodnie, a nie na informacje. A że nie mam prezencji w filmiku, takiej jak inne filmiki, o jakiejś durnej tematyce, żeby tylko rozbawić, wiadomo, rozśmieszyć na chwilę albo cokolwiek. Nie mam takiej prezencji, bo i nie będę miał, bo to, co robię, nie opłaca się monetarnie. A ci, co mają z tego kasę, zawsze będą mieli lepsze filmiki, bo mają kasę na to, żeby spędzać czas nad tym, nad obróbką graficzną i w ogóle całym tym bajzem, więc to, co ja mówię, nie jest opłacalne, nie będę miał z tego kasy, a jak wiadomo, bez kasy na tym świecie to się nie opłaca za bardzo funkcjonować. Jesteśmy w pułapce monetarnej tak naprawdę. W związku z czym zawsze będę miał takie tanie filmiki, jak widać. Do tego jeszcze nie mam takiej umiejętności prezentacyjnej, żeby to jakoś ładnie omawiać. No ale informacje, paradoksalnie, te, co podaję, są o wiele, wiele ważniejsze niż te, co są ładnie oprawione graficznie. Tylko świadczy o tym, co ludzie cenią, co chcą oglądać i za co dają kasę, za co płacą. Albo świadczy o tym, że kasa to jest energia skażona, tak naprawdę fałszywa, bazująca na kłamstwie. I nie będzie wspierać ta energia ludzi mówiących prawdę. Niestety uwierzyliśmy w kasę, że dzięki niej są takie świetne rzeczy, zajebiste. A prawda jest niestety o wiele brzydsza niż to, co prezentują ładnie za pomocą pieniędzy. Chciałbym tu zaznaczyć, że jesteśmy oczarowani pieniędzmi, tym całym urokiem, zwabieni, ale to jest tak naprawdę pułapka, pozłacana pułapka, która się ładnie błyszczy, te całe pieniądze. To jest wartość
To jest fałszywa wartość, która zgubna jest bardzo. Nie powinniśmy na tym polegać tak mocno. Wiadomo, że no, jako że jesteś w takim świecie, gdzie jesteś uwięziony i musisz zarabiać pieniądze, no to musisz, ale nie powinniśmy patrzeć na pieniądze jako na zbawienie absolutnie, bo to jest błędne. Pieniądze już was nie zbawią, to powinno być przestarzałe, bo co z tego, że sobie zarobisz, będziesz bogaty nawet, sobie wyjedziesz do ciepłych krajów, jak i tak twoje dzieci i wnuki już będą w zniszczonym świecie żyły, przez to właśnie, że wierzyłeś w pieniądze. Także pieniądze nie uratują już za jakiś czas nikogo. Pieniądze już powinny być z dystansem, patrzeć na pieniądze i iść w inne wartości, prawdziwe wartości. Takie jak współpraca, brak egoizmu, działanie dla wspólnego dobra, przede wszystkim życie w zgodzie z naturą w końcu. No bo polegamy na naturze, tak? Nawet jakbyśmy na niej nie polegali, nawet jakbyśmy żyli w świecie, gdzie są nieskończone zasoby, to i tak warto żyć w zgodzie z naturą, bo to jest o wiele piękniejsze i przyjemniejsze, ładniejsze i w ogóle dające szczęście tak naprawdę na dłuższą metę. Jeśli się umie współpracować z tą naturą, oczywiście, a nie według jakichś starych metod, które się nie sprawdzają, które niszczyły planety. Ja mówię o czymś, co wspomaga naturę, a nie, że będziesz żył w zgodzie z naturą, jak wieśniak, jak jakiś wieśniak orając pole, albo zbierając kwiatki na łące i infantylnie sobie biegając i śpiewając. Chociaż jak to nie, akurat to nie jest szkodliwe, więc jak lubisz to robić, to se rób. Przez to, że ludzkość jest oczarowana tym całym powabem tych pieniędzy, tym całym błyszczącym gównem, pułapką pozłacaną, o której mówiłem, to mało kto jest w stanie, mało kto jest chętny odwrócić się od pieniędzy i spojrzeć prawdzie w oczy i podążać prawidłową ścieżką. To wymaga odwagi, żeby spojrzeć prawdzie w oczy, wymaga odwagi, tym bardziej, że prawda coraz bardziej jest nieatrakcyjna, bo prawda, wiadomo jaka jest prawda, żyjemy w świecie, który zmierza do zniszczenia ogólnego. Taka jest prawda. Prawda jest taka, że większość ludzi ma niestety wyprane mózgi. Kto by chciał patrzeć na taką prawdę? To jest straszne, to już większość ludzi woli chować głowę w piasek. A i tak prędzej czy później będziemy musieli się zderzyć z prawdą. Każdy będzie musiał się zderzyć z prawdą, więc nie ma sensu uciekanie od prawdy. To jest przedłużanie sobie cierpienia tak naprawdę. Ale uwierzyliśmy, że lepiej ściemniać, że omijać prawdę należy, że ujdzie nam to na sucho. Ktoś inny poniesie konsekwencje. Ale prędzej czy później to do nas wróci ta cała prawda. I ten cały syf, co żeśmy puścili w obieg, zatoczy koło i z rozpędu nas kopnie mocno w plecy. Im większe koło będzie zataczał, tym większy rozpęd to coś będzie miało, jak na sromie, to się nie pozbieramy. Tak działa karma. Czyli nie ma sensu uciekać przed prawdą, skoro prawda i tak dopadnie. Od prawdy się nie da uciec, to jest tak, jakbyśmy chcieli uciec od rzeczywistości. Prawda to jest rzeczywistość. A od rzeczywistości nie uciekniesz, jesteś zanurzony w tej rzeczywistości, dopóki jesteś w tym ciele, to jesteś w tej rzeczywistości. Więc to, co robi ludzkość, to jest zachowanie porównywalne do jakiegoś niedojrzałego dzieciaka, który ignoruje to, co się dzieje wokół niego. Myśli, że bezkarnie będzie mógł robić to, co robi. Bardzo niedojrzałe podejście. Zatrzymaliśmy się w rozwoju na jakimś etapie przez to całe pranie mózgu, które serwuje nam nasz kochany system, który zasilamy, który
cenimy sobie, no bo przecież bez tego systemu byłby chaos, nie? Nie daj Boże, anarchia, o jest. Straszne pojęcie, anarchia. Nawet nie wiecie, co to znaczy anarchia. Po pierwsze, an znaczy brak, arch znaczy władca, czyli brak władcy, brak rządzącego, brak niewoli tak naprawdę. To oznacza branie odpowiedzialności za swoje czyny, a nie słuchanie się z góry rozkazów. I to jest odpowiedzialne zachowanie. A nie jak głupie dziecko słuchać się rozkazów i być wiedzionym przez życie, prowadzonym przez jakąś cholerną siłę złą, która rządzi tym światem. Niestety, nie wiem co za siła, która rządzi tym światem, ale jest ona zła, bo prowadzi do złych rezultatów. To tam na szczycie jest, jacyś psychopaci, to na pewno. Bo to co robią z planetą, to w ogóle nie ma nic wspólnego z empatią w ogóle, jakąkolwiek. A co nimi steruje, jakie źródło jest tego zła, to już może pozostawię na inny filmik, bo to jest gruby temat już. Mogę tylko powiedzieć, co ja podejrzewam, że jest tam na górze, co rządzi tym całym sypem. No i... O, chyba muszę kończyć filmik, bo się ten rozpiął się ten... W takim razie do następnego.